No, ruszamy do światowej stolicy porno biznesu. A jak tam, to tylko z kimś, kto się do tego biznesu nadaje idealnie. Dziękuję. Pan kierownik. A jest piątek, pan kierownik już przyjechał wczoraj. Czwartek, potrenowaliśmy troszkę, nawet zagraliśmy w meczu ligowym. A pan na jakiej pozycji zagra? Na ławce. Było spotkanie zespołu Abstynenci, no i pan kierownik był naszym wzmocnieniem. Jak tam poszło? Bardzo dobrze. No prawie bramkę strzeliłeś. No niewiele brakło. Za szybki byłem. Pan kierownik prawie strzelił, a ja strzeliłem. Ale jak pięknie, właśnie. A wynik końcowy? 4-18 przegraliśmy, no. Wstydu nie było. No, po takim meczu to przyda się jakiś konkretniejszy relaks, nie? Roztrenowanie. A oni z nami lecą? Już w jakiejś jednej chwili, tak przed lotem. Już byś coś machnął? No dobry odlot. I dupa, nie ma browaru. Co to za lotnisko? Jakaś reorganizacja lotniska była i nie ma piwa. Ostatni raz lecimy z Okęcia. Co się stało? A czego szukasz? Gdzieś masz na pewno. Ja mam swój. Nie masz tego biletu? Nie mam. Pan kierownik zgubił bilet, no, na samolot. Ale dorobili mu nową kartę i leci. No. No i już w Budapeszcie. Od czego by tu zacząć teraz? Co, jednym łykiem pierdolną? Ja bym nie dano, tak. Nie, nie. Dawaj. Mała papryczka. No nie gadaj, że ja jestem taki miękki, że zjadłem pół i nie mogę. Ale popiję. Ale co? Nie, no to... Nie słyszałem. Że naprawdę jest ostre, jak poczujesz to 3 razy. Na wyjściu, na wejściu i jak to wdepniesz. Piwko niestety ma to do siebie, że jest moczopędne, więc trzeba się odpryskać. Idziemy na basen. Takie baseny to nawet znośne. A nie wierzyliście mi, że sport to zdrowie? Czyli nie można alkoholu spożywać? Ale to Anek powiedział, że Rosjanie byli pierwsi. To odkładam. Dziewczyny, gdzie wy się tak śpieszycie? 0 stopni jest tutaj. Dobra, to wy tam, a my tu. Tak to jest, jak czytać nie umieją, ja pierdzielę. No masz przecież, kabinosz Oltoszolc. Mieliśmy dzisiaj iść na mecz, ale widziałem klatę pana kierownika. I się wszystko zmieniło. W moim życiu. Na mecz pójdziemy jutro. A ja dodam, że Budapeszt też mnie nie oczarował. To trzeba odreagować. Wreszcie jakieś karaoke. Nic prostszego, karaoke po węgiersku. Dok, bol, dok, szule, sesma pod. Ja, wung, kog i ligen mek, sok i lien szef na pod. Jest sobota rano. Wczoraj z tymi meczami to wyszło dość średnio. Ale dzisiaj jak przeatakujemy, teraz idziemy na mecz 8 ligi węgierskiej. Ej, no kurwa. No nie ma tego meczu. Przez deszcz odwołali. Ja pierdzielę. Chyba organizacja tych kartofli jest coraz gorsza. Wczoraj na mecz przepadł. Tak, format kartofliska się wyczerpał. Dziękuję. To jest snajpa? A teraz idziemy na mecz ligi trzeciej. Może wreszcie kurwa na jakiś dojdziemy. No, trzeci ligi to nie odwołają. PKV Elore kontra jakiś Salgotarian. Dobre warunki do gry. Ale przypierdzielił. Ja pierdo. Ładna? Idzie? Weź, odwiniesz. O kur... Tłumacz. To rzut wolny będzie. Eksperci zaskoczeni, że jest coś takiego jak rzut wolny w piłce nożnej. Ja pierdolę! Może przetłumaczy pan? Sędziego pozdrawiam. Wie, gdzie ma zaparkowany samochód, że mija właśnie godzina parkingowa i że chyba tam kwitek pójdą położyć. Przystanie 0 do 2, w 11 minucie chyba było, już tyle. Pan kierownik poszedł do toalety.
tyle go widziałem. Właśnie kończy się pierwsza połowa. Zabiję ręce do swojego obwodu i może pomocy potrzebuję przy podtarciu. No i zakończyła się pierwsza połowa. Kierownik jeszcze walczy. Ma 3 minuty do grypki jeszcze. Ja pierdolę. Ale mu dobił. Szwedzi to są gospodarze. Szwedzi są gospodarzami tu? Tak. Jest 5 minut do końca meczu i wreszcie padło to pytanie, w których strojach grają gospodarze. No. No, mecz się zakończył, ale knajpa na stadionie jeszcze czynna. Stało nas trzech. Jeden się rozchorował. Biega 150 km po górach i jest okej. Okay. A tutaj się rozchorował jakiś. 65 km się rozchorował. Bo tutaj pojawiła się koncepcja, że coś zjadł. Ogórka, tak? Po jeden ogórek za daleko. My tego błędu nie popełnimy. Dalej jedziemy bez ogórka. Już niedziela. Nowa ulubiona dyscyplina pana kierownika chyba. Bardziej widowiskowe byłoby, gdyby słupki były betonowe. A nie takie elastyczne, nie? Oczywiście. Łatwe. Ja bym to zrobił. Narty to mało. Teraz się zaczęło. Emocje. No nie mówcie, że nie lubicie jazdy figurowej. Gdzie? Nie lubicie? Nie przemawiam tego. Zawsze się wypierdzielają, bo widzisz, wypierdzieliła się. A gdzie to się odbywa? W Budapeszcie. Zaraz pan kierownik ją na Tinderze znajdzie. I da super lajka chyba. Ej, dałbyś jej super lajka? Dobra, idziemy na mecz 7 ligi. Gospodarze to jakiś był Magdrud, tak? A goście? Inter Budapeszt. Nie tylko w Warszawie jest Inter. No, jesteśmy. Jesteśmy zawsze tam. Gdzie jest Sport Buffet? Kur... No. No kurwa. Jest otwarty. Aleluja. Kto to wziął? Unikuma. Już wie. Nie jest to. O, jednak to ostre. Warto było 15 godzin poleżeć w łóżku, żeby zobaczyć to widowisko. Ja pierdolę. Będzie. O kurwa! No i teraz nie wiemy, czy to jest 1-1, czy to jest... 1-1. 2-0, czy... 1-1. Inter wyrównał. W Interze gra Zidane? Zidane gra. W życiu prywatnym widać, że dużo sytuacji z główki rozwiązuje. No, Inter bez Franka, bez trenera Franka sobie nie poradził. Porażka 1-2. Ożeż kurwa! Dobra, pora iść na kolejny mecz. Będzie pierwsza liga. Kobiet? Bingo. Tak? No. MTK Budapeszt kontra Gior. O kurwa! Zespołowo grają. Co? Cały zespół zawsze biegnie do piłki, grają zespołowo. A. Ja pierdolę. Tyle piłki kobiecej, bo ten. W wiadomościach już będziemy, węgierskich. Operator przebitkę nagrał. Szkoda, że nie dał nam się wypowiedzieć. Byliśmy w łaźni. O właściwościach jakichś, tak? W łaźni Rudasz. Wody termalne wykazują właściwości radioaktywne. Co to może oznaczać? Już znaczy, że już nigdy w życiu nie będziesz musiał używać latarki. To znaczy, że jak będziesz chciał sobie przyświecić, to ptaka będziesz sobie wyciągał. Kontynuujemy sportową niedzielę. Teraz idziemy na hokej. Dzisiaj gra zespół MAC Budapeszt. Kontra... Ojej, to już jest za trudno. Ojej. To i tam jakieś. Ale zakurwił. Skokie na to mieli. Skokie? Kontaktowy sport, aż się za dużo nie dzieje. Ale trzeba na łyżę. Wiem. A umiesz jeździć? Kierownik zadał przed chwilą bardzo mądre pytanie. Ile jest tercji? Pan kierownik miał się, że tercje są 4.
No jak się hokej podobał? Pan kierownik był po raz pierwszy na hokeju. Za mało tych telc. Za mało telc, tak? Gospodarze wygrali zdecydowanie. Nawet nie pamiętamy ile. Czy mamy jeszcze coś sportowego na dzisiaj? W planach? Niedziela, godzina 9:00. Zaraz mecz zespołu Kartofliska. Mnie nie będzie, bo kontuzja. Zresztą wiadomość, jaki skład będzie. Bramkarz zagra w polu, bo ma wybite palce u ręki. Najlepszy strzelec zagra na bramce, bo ma wybite... Ma złamane palce u nogi. Kolega na rezerwie ma złamane palce u nogi. Może przyjedzie Marcin, co ma zbitą piętę. Spodziewam się dobrego wyniku. Amciu. Kurwa. Kartofliska wygrały dzisiaj 5-0. I w tabeli na trzecim miejscu. Ja pierdolę. Jest już poniedziałek rano. Pora na ostatnie zakupy pamiątek. No jakie pamiątki pan kupił? Jakieś magnesiki? Z Ankarą, były tańsze. Z Tel Awiwem za 200.